Od 1 lipca przestał obowiązywać specjalny tryb pandemiczny. Nie była to szczepionka, tylko to był eksperyment medyczny. To była eksperymentalna terapia genowa, dokładnie, określana fałszywie jako szczepienie. Nikt nie będzie nigdy za to ukarany, czyli pan Morawiecki za swoje przestępstwa nie będzie nigdy, nawet po łapce nie dostanie. Nic mu nie dawało tych praw, które naruszył. Nikt nie jest odpowiedzialny, a ci, którzy są odpowiedzialni, tylko awansują. No to oznacza, że w przyszłości możemy się spodziewać dokładnie tego samego. Po co wchodzić w takie sprawy? Bawmy się dalej. Koniec. No dobrze, koniec. Jest pan takim optymistą, że ten program prowadzi do depresji.